Otóż proszę Państwa, oni będą wspierać, posiłkować tych dyspozytorów ogólnych tak zwanych. Będą przebywać z nimi w tym samym pomieszczeniu, bo nie może tutaj być dezorganizacji nawet innego pomieszczenia. I będą wychwytywać przypadki covidowe ze zgłoszeń, tak żeby wysyłanie zespołów karetkowych było płynniejsze, nie mieszało się z innymi przypadkami, na przykład internistycznymi, chirurgicznymi itd., itd. Żebyśmy w ten sposób zapewnili lepszą, szybszą możliwość obsługi pacjentów covidowych i zapobiegli ewentualnym, nie biorę ich pod uwagę w tej chwili i nie chcę wywoływać wilka z lasu, ale ewentualnym kolejkom pod izbami przyjęć czy przy SOR-ach. Dzięki Bogu z takim przypadkiem nie mieliśmy do czynienia w województwie opolskim, ale trzeba dmuchać na zimne i przygotowywać się, bo koronawirus nie śpi, a z tego co słyszymy z danych ogólnokrajowych, no mamy w tej chwili 34, może być więcej, dlatego mimo tego, że Opolszczyzna jest bezpieczna, mimo tego, że dobrze przygotowaliśmy się na walkę z koronawirusem, przygotowujemy się na najgorsze, bo tak trzeba w takich czasach. Panie dla pacjenta o szpitale, o szpital tymczasowy, czy są już jakieś odpowiedzi na pańskie apele, czy jest szansa na zapewnienie kadry medycznej? Proszę Państwa, mój apel, który skierowałem do całego środowiska medyków województwa opolskiego, odniósł skutek. Ja mam z tego ogromną satysfakcję osobistą, powiem Państwu. Brakuje nam do uruchomienia kolejnego modułu 2 anestezjologów na dyżury. Zgłosiło się 5. Rozmawiałem wczoraj z zespołem doradczym, z panem dyrektorem Piskozubem, który jest kierownikiem szpitala tymczasowego. 2, no nawet nie w pełnych etatach, tylko na dyżurach anestezjologów. I otwieramy kolejny moduł, czyli 28 miejsc respiratorowych. W związku z tym dziękuję za to, co nastąpiło, bo nastąpiło dużo. To, co się wydawało niemożliwe do wczoraj, 5 anestezjologów, biorąc pod uwagę nasze małe województwo, plus 38 lekarzy innych specjalności, bo pamiętajmy o tym, że szpital covidowy to nie tylko anestezjolodzy, tam muszą być również na dyżurach lekarze innych specjalności. A więc 5 anestezjologów plus 38 lekarzy innych specjalności, plus pielęgniarki, plus ratownicy medyczni, bo tutaj chciałem przy okazji bardzo serdecznie podziękować panu komendantowi wojewódzkiemu Straży Pożarnej, który oddelegował nam 30 ratowników medycznych, strażaków. I oni również pełnią służbę, ciężką pracę właśnie na oddziałach albo covidowym, czy w szpitalu covidowym w Kędzierzynie-Koźlu, albo na szpitalu tymczasowym w Opolu. Dziękuję za już. Proszę o jeszcze 2 etaty. Wtedy obsłużymy cały zakres dyżurów tygodniowych i wtedy będziemy mogli odetchnąć wszyscy z ulgą. Czyli nie ma możliwości wcześniej uruchomienia choćby części łóżek, tak jak teraz? Nie można tego zrobić, dlatego że proszę Państwa, trzeba mieć świadomość tego, że dopóki nie znajdziemy pełnej obsady, nie możemy tego uruchomić, bo nie może być tak, że lekarz anestezjolog jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, nie ma go w sobotę i w niedzielę. No tu nie można zatrzymać respiratorów, bo one są w pracy ciągłej. A więc jeżeli znajdziemy jeszcze 2 odważnych i poświęcających się służbie, a zapewniam Państwa, że za 50 lat przed CWK, czyli obecnym szpitalem tymczasowym, powstanie postument i będę o to walczył jak lew, na którym to postumencie będą nazwiska wszystkich tych odważnych. Począwszy od pana dyrektora Piskozuba, który dowodzi tą jednostką, a skończywszy na każdym innym anestezjologu, lekarzu, pielęgniarz, historia zna takie przypadki tego typu poświęceń. Taka epidemia zdarza się raz na, oby się nie zdarzała w ogóle, ale niestety zdarza się raz na 50-100 lat. I wtedy takie nazwiska są nazwiskami, o których pamięta historia. Przypominam wszystkim i proszę o jeszcze. Dziękuję za już. Proszę o jeszcze 2 odważnych anestezjologów, którzy się zgłoszą i w ten czas będę mógł Państwu zameldować, zgłosić wszystkim mieszkańcom Opolszczyzny. Uruchamiamy kolejny moduł. A ci medycy, którzy się zgłosili, to są medycy z naszego regionu, czy jednak spoza? Pani redaktor, to są medycy z naszego regionu. Innej możliwości w tej chwili nie ma. Ja prawdę mówiąc nie miałbym sumienia zwracać się o medyków do województwa śląskiego. Wszyscy Państwo wiecie, co się dzieje w województwie śląskim. Nie miałbym sumienia zwracać się o medyków do województwa dolnośląskiego, no bo tam w tej chwili my tym 2 sąsiednim województwom okazując solidarność, nie solidarność na papierze,
tylko solidarność w czynach. My im pomagamy. My im pomagamy. Wielu pacjentów z województwa śląskiego, leży w naszych szpitalach na oddziałach czy w szpitalach covidowych. Tak trzeba, bo w tych najtrudniejszych chwilach trzeba sobie po prostu pomagać. W związku z tym musimy polegać na własnych kadrach. Mam nadzieję, że się sprężymy i damy radę. Panie wojewodo, wracając jeszcze do tematu tych dyspozytorów, przepraszam. Kiedy to zostanie uruchomione? Czy to już weszło w życie? Proszę Państwa, to zostało uruchomione z tego, co mi mówiła pani dyrektor wydziału odpowiedniego w dniu dzisiejszym. Ja jeszcze się upewnię, ale miało być to z dnia na dzień, bo to była decyzja, potwierdza mi pani rzecznik, to zostało uruchomione w dniu dzisiejszym. Niech to służy bezpieczeństwu pacjentów naszego województwa. Czyli dla pacjentów nic się nie zmienia? Oni dzwonią normalnie? Dla pacjentów zmienia się o tyle, że mają prostszą, łatwiejszą drogę, dlatego że zostają... Ale numer, chodzi mi o numer, na który dzwonią. Na numer? Numer również się nie zmienia. Zmienia się tylko człowiek obsługujący ten numer. On już wie, że sprawami covidowymi on się zajmie od początku do końca. Jeżeli są sprawy ortopedyczne, innych specjalności, to wtedy obsługuje to ten do tej pory obsługujący te przypadki ratownik medyczny, koordynator medyczny.